Czy masz świadomość? Jeśli książka, którą czytamy, nie przebudzi nas niczym pięść, która uderza nas w głowę, po co zatem ją czytamy? Franz Kafka. Wszyscy muszą być podobni jeden do drugiego, każdy człowiek wizerunkiem innego człowieka. Wtedy wszyscy są szczęśliwi, bo nie ma gór, by się przed nimi zginać ze strachu i porównywać się z nimi. Książka to naładowana broń w sąsiednim domu. Spal ją, rozładuj broń, rozbij mózg człowieka. Skąd wiadomo, kto mógłby się stać celem oczytanego człowieka? Ray Bradbury, 451 stopni Fahrenheita. Orwellianie rządzący w Brukseli i Niemczech wdrażają więcej Orwella. Informacje i historia będą pisane na nowo, gdy będzie to odpowiadało dyktatorom. Książki drukowane zostaną zakazane. Setki małych wydawców mogą zniknąć do 2025 roku z powodu nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących papieru książkowego. Profesor Richard Werner. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Maria Deskur, wydawca, ekspert upowszechniania czytania i współfundatorka i prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Dzień dobry Pani Mario. Dzień dobry. Pani Mario, zacznę z grubej rury książki. Czytać czy palić? No, nie, no czytać, czytać. Oczywiście. Chociaż no, fajne te cytaty, muszę przyznać, pan powyszukiwał. I oczywiście trochę dają do myślenia. Natomiast książki, no jednak, znaczy no, czytanie bardzo po prostu nas rozwija, ćwiczy nam mózg w bardzo wielu kierunkach, absolutnie nie tylko buduje naszą wiedzę humanistyczną oraz ja muszę przyznać, że zaczęłam nie lubić sformułowania, że czytanie buduje wyobraźnię, bo to jest tak strasznie powtarzana fraza, że już jakby w ogóle nie zastanawiamy się, co ona oznacza, więc trochę od niej uciekam. Oczywiście ona jest prawdziwa, ale tak, śmieję się, że mam pewien przesyt. No czytanie, myślę, że troszkę cierpi na takie zakorzenione myślenie, że my właściwie czytamy po to, żeby stać się ludźmi kultury i czytamy po to, żeby być może stać się takimi czy innymi patriotami, no, polskimi, czy europejskimi, czy kaszubskimi, czy tam kto jak by chciał. A tak naprawdę, i żebyśmy się stali właśnie humanistami, myślę, że jest takie głębokie poczucie, że czy humanistami, czy właśnie ludźmi kultury, że jest, że dostrzegamy ten wielki związek. No, on oczywiście istnieje, ale czytanie jest ćwiczeniem, które buduje kompetencje naszego mózgu, a właściwie mózgu no, dzieci naszego, kiedy byliśmy mali, w bardzo, bardzo licznych kierunkach i buduje po prostu kompetencje myślenia nasze. Także są szalenie interesujące badania pokazujące, że intensywne czytanie jest bardzo dobrym predyktorem świetnych ocen dziecka w różnych tematach techniczno-fizyczno-matematycznych. Jest też predyktorem innowacyjności, jest też bardzo fajny paradoks wokół czytania, które przecież realizujemy no, w ciszy i no, nie wiem, w prywatności swojego domu, no, no, chyba że nam pójdziemy do biblioteki, ale tak czy inaczej, no, jest to jakieś takie zajęcie, które robimy na ogół samemu,
Mówię o sytuacjach dorosłych, prawda? Oczywiście małe dzieci czytają z rodzicami, ale jak już jesteśmy więksi. A paradoksalnie właśnie to czytanie samotne uczy nas kontaktów międzyludzkich, bo de facto, biorąc książkę do ręki, no co, otwieramy się na to, że ktoś inny coś ma nam do powiedzenia. To jest jakby akt gotowości do kontaktu z drugim, homo sapiens, który coś napisał. No nie mówi tego do nas bezpośrednio, ale coś napisał, napisała. Jakieś ma przeżycia z tym związane, emocje, prawda, jakiś stosunek do rzeczywistości. No i my, otwierając książkę, zasadniczo mówimy trochę, okej, jestem zaciekawiony tym, co ten drugi człowiek ma do powiedzenia, więc to jest nadzwyczajne właściwie, jak o tym pomyśleć. To może A tak to na początek tyle, żeby pana nie zagadać. dopytam jasne, a czy to, bo ja nie ukrywam, zresztą wszędzie wobec o tym mówię, że jestem chyba uzależniony od książek, bo jeżeli można użyć takiego stwierdzenia, no książki też spowodowały niestety, że od dziecka mam wadę wzroku, ale zastanawiam się, czy to wszystkie, bo trochę jednak sytuacja się zmieniła, kiedy ja zacząłem czytać tam dawno, dawno temu, a dzisiaj, i czy te wszystkie pani uwagi odnoszą się do książki papierowej, czy też do książki papierowej elektronicznej? Tak, no to jest oczywiście słuszne pytanie. Więc tak, wychodząc z uogólnień, przechodząc do jakichś tam poszczególnych aspektów, więc na pewno jakby bardzo ważnym elementem w tych rozważaniach jest wiek osoby czytającej. No i teraz z różnych względów, to znaczy właśnie w kontekście tego, co pan zapytał. No to oczywiście, znaczy nie wiem, czy oczywiście, ale w każdym razie małe dzieci zdecydowanie powinny, no powiedzmy, czytać, czy też doświadczać wspólnego czytania jednak książek papierowych z obrazkami, no razem z kimś, czyli to będzie jakiś tam opiekun, rodzic, dziadek, ktoś. Bo to jest sytuacja, w której te dzieci mają szansę się rozwinąć. No oczywiście malusieńkie dziecko, no to w ogóle nie podejdzie do e-booka, a potem no audiobooka też nie, więc to jest oczywiście ta duża różnica. Dla nas dorosłych A już... jeszcze za chwilę się zatrzymam przy dzieciach, ale no, czy to nie Dobrze, może być też dobrze. tak, że nie wiem, rodzice, rodzice dają dziecku smartfona, w której jest jakaś tam forma książki i tam sobie to dziecko czyta. Co pani na to? No to trochę zależy od wieku tego dziecka i w tej chwili już bardzo dużo jest badań, które pokazują, że małe dzieci nie powinny dostawać smartfonów. No i teraz małe to jest, no nie wiem, na przykład Ministerstwo Edukacji Szwedzkie po prostu napisało do tam któregoś roku, drugiego. W ogóle nie dawać smartfonu, potem można dawać na tam 15 minut coś i tak dalej, tak? Czyli jakby rozpisało to na takie super kroki. Więc ten smartfon jakby w rękach niemowlaka no nie przyczynia się do jego rozwoju po prostu. My mamy wrażenie, że może się przyczyniać, dlatego że dziecko się do smartfona cieszy. Ponieważ oczywiście on tam miga i jakby pobudza takie bardzo powierzchowne reakcje, ale to jest percepcja, a nie no, praca mózgu nad zrozumieniem tego, co jest serwowane. No a rozwój polega na pracy. To jest okropne, ale tak jest. I ja bardzo lubię porównanie do ruchu fizycznego, bo ono jest. Takie uzmysławia nam. No, wszyscy gdzieś tam rozumiemy, że jeżeli siądziemy na kanapie
na miesiąc i się z niej nie ruszymy, to te nasze mięśnie zasadniczo znikną. Czy w pewnym razie będzie nam strasznie ciężko się z tego podnieść. No i trzeba sobie jakoś tam wyobrazić, że ten nasz mózg działa podobnie, czyli że jego ćwiczenie to jest jakiś tam, no nazwijmy to wysiłek, w każdym razie może inwestycja, prawda? Musimy go wprawić w ruch. Nie chcemy powodować sytuacji, w których nastawiamy się tylko na odbiór. Więc, no a jeszcze jakby co do malutkich dzieci, no to jest tak, że my się jako ludzie rodzimy z mózgami bardzo neuroplastycznymi i ta neuroplastyczność polega na tym, że no, mózgi malutkich noworodków i dzieci tam do 3 roku życia są gigantycznie chłonne. Koło 85% rozwoju naszego mózgu następuje przez te pierwsze 3 lata życia i ten rozwój, no, środowisko, w którym jesteśmy, może stymulować bardziej lub mniej. Zawsze stymuluje, cokolwiek by się działo wokół dziecka, to jakoś tam ta stymulacja następuje. Natomiast jeżeli będziemy z takim dzieckiem, no właśnie, czytać, czyli pokazywać mu książeczki, bawić się, rozmawiać, wymieniać, tak, jakby wciągać takie dziecko w rozmowę i w takim bezpiecznej sytuacji na kolanach gdzieś nazywać rzeczy, zadawać, powtarzać i tak dalej, to jest po prostu książka się staje idealnym narzędziem do stymulacji mózgu. I to też jest jakby ciekawe, że proszę zauważyć, nie mówimy w ogóle w tej opowieści o tym, że książka ma być w każdym razie na tym pierwszym etapie jakąś wielką literaturą. Chodzi o obiekt, który jest narzędziem realizacji celu, jakim jest dostymulowanie mózgu dziecka do odpowiedniego rozwoju. A co spowodowało, że pani zajęła się tematem powszechnego czytania, bo jak już wspomniałem, jest pani współfundatorką Fundacji Powszechnego Czytania? No, ja się wywodzę z branży wydawniczej. Przez lata wydawałam książki. I właśnie jako ta branża zaczęłam obserwować badania Biblioteki Narodowej. Gdzieś zobaczyłam, że nie jest to czytelnictwo w Polsce jest na poziomie wyraźnie niższym niż w wielu krajach w Europie. Zaczęło mnie to zastanawiać, no zresztą nie tylko mnie, prawda, w jaki sposób ta debata gdzieś sobie funkcjonuje w publicznej sferze. I ja zaczęłam po prostu czytać, co właściwie te inne kraje, gdzieś, no ta różnica jest tak duża. U nas 43% populacji dorosłej deklaruje, że przeczytało między jedną książkę w roku, a to samo pytanie w różnych krajach w Europie, takich tam Anglia, Francja, Niemcy, Czechy, Skandynawia, to około 70 czy nawet czasem 80% populacji odpowiada twierdząco. Więc jakby ta różnica jest naprawdę duża, więc mnie to jakoś zaintrygowało i zaczęłam czytać, co te inne kraje robią. No i zorientowałam się, że faktycznie są różne rzeczy, które można zrobić. Zorientowałam się też, że w wielu z tych krajów to robią właściwie niekoniecznie zawsze ministerstwa, ale często sprawnie działające organizacje pozarządowe. No i tyle. I jakby, prawda, takiego stwierdzenia gdzieś już bardzo blisko było do tego, żeby sobie powiedzieć, no dobrze, no to może po prostu nie wywalajmy otwartych drzwi, tylko spróbujmy zrobić to, co jest robione na świecie od 30 lat i ma bardzo obudowane wyniki, ewaluacje i dowody na to, że działa i po prostu pomóżmy sobie, prawda? Taki był ten start. No i bardzo fajnie, bo udało się nam, to znaczy mi razem z kolegami, namówić łącznie 21 wydawców i tak, właściwie chyba, no, wydawców, dystrybutorów stworzyło razem fundację w 2018 roku. O,
taka historia. Dobrze. Idąc dalej, natrafiłem jakiś czas temu na taką kartkę z kalendarza w social mediach, w mediach antyspołecznościowych. Kartka z kalendarza sprzed kilku dekad, na której jest 10 porad, jak czytać. Państwo, jeżeli zajrzycie na naszą stronę, to podlinkuję w tym pytaniu, jak czytać kartkę do, raczej link, do, podam link do tej kartki. Tutaj jest 10 właśnie zasad. Ja przeczytam 3. Pierwsza, nie czytaj pierwszej lepszej książki, jak nie przyjmujesz do swego domu każdego przybłędy. Zbierz o książce opinię, poradź się, przejrzyj książkę przed czytaniem i czytaj ją dopiero wtedy, gdy obudzi prawdziwe zainteresowanie. Drugi punkt. Czytaj tylko książki wartościowe, gdyż życie ludzkie jest zbyt krótkie, aby marnować je na rzeczy marne. I przeczytam jeszcze ósmy. Czytaj niewiele książek, ale gruntownie, bo tylko leniwi czytają dużo. Co pani na to, a może też ma pani jakąś swoją odpowiedź, jak czytać książki? No, dosyć tak, fajne, w sensie zabawne znaczy takie właśnie też dające do myślenia te porady. No i oczywiście, no tak, to znaczy ja się z nimi zgadzam, że warto czytać coś, co nas interesuje. Są bardzo, bardzo poruszające badania pokazujące, że czytanie dla przyjemności właśnie jest tym potężnym mechanizmem, który generuje no rozwój dzieci, tak? Czyli jeżeli dziecko czyta dla przyjemności, to ono zacznie sięgać samoistnie, będzie sobie wyszukiwać te książki trochę tak jak w tym, co pan przeczytał, i to będzie budować jego mózg. Więc to jest na pewno potężna rzecz i myślę, że absolutnie nie ma się co zmuszać do czytania książek, które nam nie odpowiadają. Absolutnie. Co do czytania właśnie książek marnych, no to trudno jest kogoś zachęcać do czytania książek marnych, ale nie wiem, myślę, że czasem jest tak, że trochę jesteśmy bardziej zmęczeni. Jest jakieś takie czytadło, które gdzieś nam ktoś dał i sobie podczytamy coś, co nie jest wielką literaturą. Nie sądzę, żeby komuś od tego wielka krzywda się stała. Jasne, że mamy mało czasu, ale ja jakby nie jestem ekstremistką, więc jakby jestem w stanie sobie natychmiast wyobrazić sytuację, w której ktoś sobie przeczytał, no właśnie, taką jakąś popularną literaturę, nie wiem, pośmiał się, czy się wzruszył, czy tam przeżył jakieś emocje thrillera, no i super, i to też jest bardzo fajne, więc nie mam tutaj takiego poczucia, że my musimy zawsze właśnie sami siebie czekować, prawda, i się zastanawiać, czy to jest wystarczająco takich wysokich lotów, żebyśmy się do tego zmierzyli. Myślę, że warto szukać rzeczy, które nas faktycznie interesują i jakoś tam rozbudzają to zainteresowanie. Ciekawe to trzecie, co pan przeczytał, czyli żeby nie czytać dużo, tylko żeby czytać głęboko. Myślę, że to jest bardzo fajne, że jest niesłychanie fajnym doświadczeniem takie, no nie wiem, wgryzienie się w książkę, i myślę, że trochę na tym polega takie doświadczenie, że mamy ukochane książki, do których wracamy, prawda? Że przecież nie czytamy ich, żeby się dowiedzieć, co się stało, tak? Tylko gdzieś czytamy je, bo właśnie się w jakiś sposób je przeżywamy, za każdym razem trochę inaczej. I że to jest jakieś takie doświadczenie właśnie. No, obcowania, czy to z autorem, czy z tymi
emocjami, czy z jakimś tam częścią tego świata przedstawionego. No zawsze coś jest w tym, co gdzieś nas bardzo porusza głęboko. Więc nawet muszę powiedzieć, że podoba mi się ta propozycja, żeby nie przejmować się, że musimy czytać dużo, tylko żeby się, tak jak powiedziałam, wgryzać w te książki. A jakie są statystyki? Pani już trochę o nich wspomniała. Czy Polacy czytają książki? No, tak jak powiedziałam, trochę czytają, ale myślę, że jest przestrzeń, żebyśmy czytali więcej. Jest przestrzeń na to, żebyśmy więcej chodzili do bibliotek publicznych. One są za darmo, tam można wypożyczyć masę książek, nic za to nie płacąc, także serdecznie polecam. A w Polsce ta sieć bibliotek jest bardzo potężna. No i jest takich ludzi, którzy bardzo regularnie czytają książki, czy powiedzmy, no plus minus, czyli czytają tam około 10 książek rocznie, czy tam coś koło tego, no to jest tylko kilka, w porywach do kilkunastu procent, więc faktycznie to jest, no, mniejszość. No i teraz właściwie można by tak wzruszyć ramionami i powiedzieć, no dobra, no to co z tego? No ale jak człowiek się zagłębi w te badania, a my to robimy jako organizacja, czytamy najróżniejsze badania pokazujące, no to właśnie, co to czytanie nam daje, lub można podejść do tego inaczej, czyli czego się pozbawiamy nie czytając, tak jak bardzo dużo trudniej się nam funkcjonuje w społeczności na bardzo wielu poziomach, jeżeli nie czytamy, no to oraz jak bardzo właśnie szczególnie dla tego młodego pokolenia to czytanie jest takim totalnie demokratycznym narzędziem budowania równych szans dla każdego dziecka, no to ja przyznaję, że mnie to porusza. To znaczy, że jakby widzę bardzo, bardzo głęboki sens i powody, dla których warto o to czytanie po prostu walczyć. Jakby no, każdy oczywiście ze siebie decyduje, nie będziemy nikogo do niczego zmuszać, ale myślę, że na takim poziomie społecznym, no nie wiem, no ja dzisiaj na przykład byłam w jednym z banków, gdzie zostałam zaproszona na webinar, żeby opowiedzieć pracownikom banku, co to czytanie daje im, ich rodzinom, im jako bankowcom, im jako menedżerom. I to było niesamowite doświadczenie. Masa ludzi, masa pytań, i gdzieś miałam takie poczucie, że jakby rozumiemy, że to w tych czasach tu AI, sztuczna inteligencja. No i gdzieś mocne poczucie, że my musimy zadbać o swoją własną inteligencję, żeby z tą sztuczną gdzieś nawiązywać, tak? No jakby w jakiś sposób zarządzać sztuczną inteligencją, tak? Druga rzecz, no jest jakaś taki niepokój, dużo się mówi o niestabilnościach psychicznych, no są niesamowite badania pokazujące, jak czytanie nas bardzo, bardzo uspokaja. Więc tych powodów jest naprawdę masa. Także ja bym nie przechodziła obok tego obojętnie. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No ja pamiętam,
Słyszałem pani głos w panelu na konferencji Uwaga Smartfon w Katowicach poświęconym czytaniu i mnie poruszyło właściwie to, co panią tutaj w pewnym momencie też pani mówi, że to panią rusza, czyli to wyrównywanie szans. Pani opowiadała o tym, Tak. że pani zaczęła swoją przygodę z tym upowszechnianiem w Polsce, no bo zobaczyła pani efekty, że to da szczególnie z rodzin uboższych, bo jak pani idzie do banku, no to tam sobie wyobrażam, że tam nie ma jakichś wyzwań związanych z poziomem życia i z zakupem książek, natomiast w tych uboższych rodzinach. Ja pamiętam czasy, kiedy chodziłem po prostu do biblioteki szkolnej i tam wypożyczałem książki i bardzo miło to wspominam. Dzisiaj no, mam taki defekt, że książkę papierową, po prostu jeżeli ona jest dobra, mocna, no to chcę ją mieć po prostu w domu na półce, żeby do niej wracać na przestrzeni lat, dekad. No i cieszę się też, nie ukrywam, że Państwa Fundacja powstała i krzewi to, co Państwo robicie, krzewicie tą kulturę czytania, bo też dla mnie osobiście też jest ona o tyle ważna, że ona jest, ja ją stawiam, no to jest moja jest kolejne skrzywienie, w opozycji do tego, co pani już trochę wspomniała, w opozycji do rozpędzonej technologii, która pędzi w kierunku nas i po prostu robi totalne zniszczenia. I pamiętam, jak jedna z znajomych napisała książkę i pytała mnie, czy ja mogę ją napisać jakąś krótką informację o niej na okładkę. A ja wtedy powiedziałem, że ja nie czytam w ogóle PDF-ów. Nie jestem w stanie po prostu się jakoś taki, już jestem starej daty pewnie, żeby czytać w cyfrowo. I ten papier, książka na półce, sięgam do niej, no wszystkie inne różne rzeczy, o których pani wspomniała. Jest niesamowita wartość, a mam wrażenie, że dzieci są coraz dalej od tego. Tak, to znaczy mówi się dosyć powszechnie w tej chwili, czy w Europie, czy w ogóle globalnie o jakimś tam kryzysie czytelnictwa, no właśnie w związku z technologiami, które są jakby, no tak jak powiedzieliśmy, łatwiejsze. Więc na pewno jest dużo rodziców, którzy dają dzieciom smartfony do ręki, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest tak niedobre. No, dla malutkiego dziecka, prawda? Bo też nie chodzi oczywiście o jakąś technofobię, chodzi o no, rodzaj, jakby to powiedzieć, aliansu tych technik, tak? My musimy, trochę tak jak nie dajemy małemu dziecku noża, malutkiemu dziecku nie dajemy noża, nie dlatego, że mamy coś przeciwko nożom, tylko dlatego, że doskonale wiemy, że ono sobie tym nożem może zrobić krzywdę. I myślę, że porównanie jest zdecydowanie zasadne. To znaczy, ten smartfon w ręku niemowlaka, no realnie robi mu krzywdę, bo po prostu nie powoduje rozwoju, tylko gdzieś wciąga to dziecko w jakieś tam takie czy inne uzależnienia od migającego ekraniku, ale myślę, że jest dużo rodziców, którzy tego po prostu nie wiedzą. Natomiast myślę, że teraz już widzę, bo my pracujemy też z lekarzami, widzę, że już jest coraz większa potężna świadomość lekarzy wokół tego, bo tych badań już jest dużo. Więc myślę, że no my coraz mocniej, no na przykład środowisko pediatryczne będzie coraz mocniej o tym mówić, więc myślę, że krok po kroku rodzice jakby zostaną wyposażeni w tą wiedzę, tak?
że przejdziemy taki etap, że no, wszyscy się tam zachwycili i proszę bardzo, zaczęliśmy tworzyć, no, w każdym razie świat stworzy aplikacje dla niemowlaków, ale że to no, po prostu damy sobie z tym radę. Jestem oczywiście, jak słychać, wielkim optymistą, ale z natury, ale myślę, że też no jesteśmy, prawda, myślącymi istotami, więc no ja też na przykład widzę, jak wspaniałe reakcje są lekarze na to, co my robimy i jak bardzo lekarze się angażują w to, żeby mówić i jak bardzo no już z wieloma lekarzami rozmawiałam, którzy mówią, że zakazują używania smartfona u siebie w przychodni i w czekalni i w gabinecie i tak dalej. I jakby mówią o tym mocno, więc w kontekście malutkich dzieci. No a na koniec oczywiście chodzi o to, żeby wesprzeć to dziecko w jego rozwoju, tak? Razem gdzieś towarzyszyć mu w tym, że jego mózg się rozwinie do takiego momentu, w którym ten mózg będzie, powiedzmy, gotowy na używanie smartfona. No i przecież wszyscy te smartfony mamy. Nie chodzi o to, żeby je wrzucić do kosza. Nikt nic takiego nie postuluje, tylko żebyśmy sobie, no to teraz się też czasem nazywa higieną cyfrową, narzucili. A jacy ludzie, jakie instytucje mogłyby wejść w posiadanie władzy politycznej czy ekonomicznej w konsekwencji sytuacji, kiedy ludzie powszechnie no, nie czytają? Czy będzie się ten odsetek zmniejszał? Bo można sobie wyobrazić taki scenariusz, że ta technologia jest jej tyle wszędzie. Pani jest optymistką, ja jestem realistą i to chyba jeszcze takim bardzo twardym realistą i niestety odnoszę wrażenie patrząc wokół, że tego czytelnictwa książek, szczególnie książek papierowych jest no, coraz mniej wśród tych młodszych roczników. Zobaczymy. To znaczy, faktycznie neuronaukowcy mówią, my pracujemy na przykład z taką panią, która jest z Uniwersytetu w Kalifornii. I ona bardzo tak mocno mówi o tym, że jak zaczęła pracę jako neuronaukowczyni tam, no nie wiem ile dekad temu, ale jest to pani profesor już w wieku, powiedzmy, no nie wiem, pewnie z 60 lat, no to, że w ogóle nie miała żadnego poczucia, że jakkolwiek jej praca ma związek z demokracją, no a że dzisiaj uważa, że jest ona nazywa siebie wojownikiem czytelnictwa, reading warrior, używa takiego określenia, no i uważa, że jeżeli nie będziemy walczyć o czytanie, głębokie czytanie, jak ona to nazywa, to faktycznie no, demokracja będzie w dużo gorszym stanie. No i to jest jakoś tam niepokojące. W zeszłej jesieni z kolei grono neuronaukowców europejskich opublikowało taki manifest, to się nazywa Manifest z Lubliany, gdzie no, zwracają się do władz o większe finansowanie na promocję czytania w kontekście budowania odporności mózgów na no, fake newsy, prawda, manipulacje i takie różne przyjemności, które współczesność nam serwuje, takie, które w jakiś sposób oczywiście jeszcze bardziej widzimy w tej erze sztucznej inteligencji, która w sekundzie jest w stanie wytworzyć jakąś masę takich niebezpiecznych informacji. Więc to jest na pewno bardzo poważny temat. Taki temat trochę zaczyna być polityczny, nie tylko kulturowy, ale ja trochę też prowokacyjnie zadałem to pytanie, no bo
czy Orwella, czy Huxleya, żeby wymienić tylko tych dwóch. Tak. Ale też Postman o tym pisał w Technopolu, że sytuacji, kiedy, raczej sytuacja, kiedy ludzie nie czytają książek, to jest sytuacja atrakcyjna i korzystna dla władzy, która, niezależnie jakiej władzy, która no, chce monopolu na władzę, a obywateli traktuje Tak. jak przedmioty, a nie podmioty życia w społeczeństwie. Tak, to znaczy ja też jakby w tym moim takim podejściu pozytywnym nie byłabym skłonna łatwo uznawać, że politycy którejkolwiek z opcji realnie chcą, że tak powiem, ubezwłasnowolnić, nie wiem, nas, czy no powiedzmy, że na przykład polscy politycy, tak? Ja myślę, że takich intencji, ja takich intencji jakby nie jestem gotowa gdzieś dostrzegać. Natomiast to, co myślę, że jest ważne, to jest takie, oprócz tego, żeby sobie gdzieś uświadamiać, że to czytanie jest po prostu czynnikiem, niezbędnym czynnikiem rozwoju i niezbędnym czynnikiem właśnie siły demokracji, to jednocześnie myślę, że i to jest coś, nad czym my jako organizacja staramy się pracować, to jest takie rozumienie, że to jest w interesie nas wszystkich. To znaczy, że to nie jest tylko w interesie ludzi kultury albo ludzi związanych z Ministerstwem Edukacji czy z edukacją w ogóle. Tylko to jest w najlepiej pojętym interesie, no nie wiem, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, tak? Czyli że to jest naprawdę nasz wspólny interes, bo, no nie wiem, wyniki zdrowia, czy wyniki gospodarcze, czy wyniki nawet naukowe, powiedzmy, Polaków, już zostając, że tak powiem, w naszym ogródku, będą dużo lepsze i na to jest jakby miliard dowodów, jeżeli my sprawimy, że więcej dzieci, powiedzmy, prawda, które wypuszczamy z naszych szkół, będzie sprawnie czytać i lubić to czytanie. Więc my się jakby spróbujemy koncentrować na tym, żeby poszerzać grono zainteresowanych no, ludzi, organizacji, instytucji, właśnie nie tylko w obrębie kultury i edukacji, ale poszerzać też jakby te silosy, które gdzieś próbujemy zaangażować, pokazując, że to jest jakby wspólna sprawa. I ja mam też takie poczucie, że w pierwszym etapie wcale nie chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, my potrzebujemy na to jakieś gigantyczne pieniądze. Ja myślę, że gdyby było tak, że realnie, tak, nawet jeżeli sobie pomyślimy na poziomie miasta Zabrze, to jest konkretny przykład. Miasto Zabrze jest chyba pierwszym w Polsce miastem, które przyjęło właśnie w takiej mocnej współpracy z nami strategię rozwoju miasta, w której wpisało czytelnictwo jako narzędzie, strategiczne narzędzie rozwoju miasta. Nie rozwoju kultury Zabrza, tylko rozwoju miasta jako takiego. I co to daje? To daje tyle, że w tej chwili w Zabrze odbywają się szkolenia urzędników miasta wokół tego, czym czytanie jest. Że w przyszłym tygodniu będzie konferencja, w której uczestniczymy jako organizacja. Konferencja w Zabrzu dla tamtejszych środowisk medycznych i urzędniczych wokół tego, co to czytanie może dać społeczności. Więc to jakby, ja mam wrażenie, że krok po kroku faktycznie, powiedziałabym, pójdzie, rozleje się, że to gdzieś naprawdę zaczyna być postrzegane tak jak dzisiaj o tym rozmawiamy. To idźmy dalej. Kilka dni temu media antyspołecznościowe, obiekt taki
Dokument, który dotyczy nowej regulacji na poziomie Unii Europejskiej, który jest związany z monitorowaniem zalesiania, wylesiania i wiąże ten proces z różnymi produktami. Tam pojawia się w tym rozporządzeniu Unii Europejskiej również książka jako element łańcucha dostaw związanych z obrotem drzewem i pytanie jest takie. Część internautów uznało, że to może być jakiś element takiego myślenia czy takiej polityki, w której dbanie o klimat związane jest z tym, żeby ograniczać produkcję książek papierowych, no bo to ma wpływ na lasy. Czy pani się z tym spotkała i co pani na to, czy książka papierowa może być zagrożona jej istnieniem, bo przejdziemy do świata cyfrowego, elektronicznego? Nie. Książka papierowa na pewno nie jest zagrożona. Co do samego rozporządzenia, no to ono nakłada na małe wydawnictwa mniej obowiązków niż na duże. Czyli taką podstawową rzeczą jest to, że jeżeli mały wydawca będzie pracował z drukarzem czy papiernikiem, który ma przejdzie audyty, to już ten mały wydawca nie będzie musiał będzie wystarczyło, że pokaże audyt, due diligence, dotyczące jakby części tego produktu swojego, czyli książki, które pozyskał, prawda, od drukarza czy od papiernika, więc no tam powiedzmy, że jest tak to ujęte, że gdzieś trzeba tego się nauczyć, ale ja w tym nie widzę zagrożenia dla funkcjonowania książek papierowych na pewno. Wielcy wydawcy mają większe znaczy w stosunku do większych wydawców są większe oczekiwania. Oni, jeżeli dobrze zrozumiałam, sami muszą też przeprowadzać, jakby udowadniać, że tam mają swoją produkcję jakoś tam pod kontrolą. Natomiast ja też, tak jak powiedziałam, wywodzę się ze świata wydawniczego, więc przez dobre kilka lat pracowałam w bardzo dużych wydawnictwach, gdzie myśmy przechodzili masę audytów, ponieważ pracowaliśmy z różnymi wielkimi firmami, korporacjami amerykańskimi, od których kupowaliśmy licencje. I już wtedy, to powiedzmy, że było około 10 lat temu, musieliśmy mieć papiery audytowane, drukarnie audytowane i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to w tym świecie profesjonalnym jest jakoś tam do przeżycia. I nie bałabym się o przyszłość książki papierowej. Znaczy też proszę zauważyć, może jeszcze jedno zdanie dopowiem, że książka papierowa w Polsce stanowi 90% albo nawet i więcej całego obrotu rynku książki. W krajach, powiedzmy, takich jak tam Anglia czy Stany Zjednoczone, ona stanowi ciut mniej, w sensie e-booki stanowią ciut więcej, tam na pewnym etapie to nawet i 30% stanowiły e-booki, myślę, że teraz stanowią pewnie mniej, bo to się jakby trochę siadło, więc jest jakby bardzo dominująca większość rynków całych światowych, to jest papier.
Także my oczywiście widzimy tą technologię, gdzieś ona tam wyskakuje nam przed oczy, trochę tak jak pan powiedział, ale tak naprawdę na koniec czytelnik wybiera książkę papierową. To ostatnie pytanie. Jakiego pytania ważnego nikt pani jeszcze nie zadał w tematach, o których rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? O matko. Jakiego pytania? Przepraszam, bo ja może powinna była przemyśleć to. Coś, co pani chciałaby zawsze Tak. powiedzieć, ale właściwie nikt w debacie publicznej o to nie pyta. Aha. No myślę, że takim pytaniem, powiedzmy, które tak pada gdzieś z boczku, czy jakby może tak się nie do końca odważamy je o nie zapytać, to jest jaki powinniśmy mieć cel, tak? Dokładnie, taki cel mierzalny. I ta moja odpowiedź jest taka, że my mamy, prowadzimy razem z wieloma innymi organizacjami prace, które się nazywają Razem Czytająca Polska. To jest taka koalicja. I celem naszej koalicji jest to, żeby w Polsce czytelnictwo było na poziomie 70%, czyli tak jak w tych innych krajach, o których wspominałam, kiedy będziemy umierali. Więc daliśmy sobie na tę pracę jeszcze moment, ale gdzieś postawiliśmy sobie całkiem serio cel, bo takie mamy mocne doświadczenie, że potężny cel jednak uruchamia nas, że cel, który gdzieś wyraża jakąś ambicję i jakieś marzenie, no dodaje nam skrzydeł, oprócz tego, że jest jakimś tam zobowiązaniem i może czasem być ciężarem, ale też no, mam nawet takie, że tak powiem, wspomnienie, że jak gdzieś zaczęliśmy pierwszy raz o tym tak rozmawiać, to tam no, było nas, nie wiem, 30 osób właśnie w ramach tej koalicji i aż żeśmy się wszyscy tak zatchnęli, powiedziałabym, czyli że gdzieś poczuliśmy nagle taką siłę tego wypowiedzenia takiego szalonego celu, tak jakbyśmy nagle zrozumieli, że nie siedzimy po to, żeby sobie pogadać, tylko że jesteśmy po to, żeby coś zrobić. Więc to jest coś, co Koalicja Czytająca Polska, myślę, mocno nakręca. W tym miejscu O. postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Maria Deskur, szefowa Fundacji Powszechnego Czytania. Pani Mario, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!